Witam w drugim odcinku Ratatuj. Nieźle, braciszku, coś już potrafisz. Teraz wylądujemy na tych słupkach. Uwaga! Uważaj, możesz sobie coś złamać. Czy możesz po prostu popatrzeć? Spotkamy się przy tym stosie drewna, dobra? Dobra. Tutaj skończyliśmy, bo to są te takie rozdziały. Dzięki za radę. Tu jest ta obrócona kamera. Aha, jak widzimy. Świetnie! Cholera, a jak spadliśmy, to co mamy zrobić? Kurczę blade, co teraz? Z powrotem tędy się wychodzi. Z akcji, to chyba ten przycisk odpowiedzialny za... Tak. Aha, czyli tam podwójnym skokiem. No, gra nie jest jakaś super prosta w obsłudze. Aha! I on robi tak jakby skręt i na pewno chwyta się słupka. O, tak! Mogą być świetną kryjówką. Wystarczy je podnieść i wejść do środka, a wtedy chodzić niezauważony. O, wściekła kura. A więc, jeśli jestem w pudełku, nikt mnie nie widzi? Właśnie. Akcja, by się kryć. Przycisk akceptacji trzeba będzie zmienić. Czas wracać do pracy. Aha, takie proste skradanie się. Uf, ledwo co. Kura jest czujna. Ale da się właściwie pod jej okiem przechodzić. Chociaż im bliżej, tym ten pasek szybciej się ładuje. No dobra, jesteśmy. Teraz pokażę ci, jak się bronić. To będzie nasza broń. Łyżka. Emil, o. Naprawdę zaczynasz mnie przerażać. Gdzieś ty się tego wszystkiego nauczył? Tak naprawdę to sam nie wiem. Kim ty jesteś? Myślałeś, że mnie dobrze znasz? Dobra. Dobra. Biedni ci. Biedne te kurczoki. Małe. Biedne małe kurczaczki. Aha, i z bronią nie da się skakać. A jak się odkłada broń? Dlaczego nie mogę zjeść sera? Została nam ostatnia rzecz. Mam na myśli spływ i uwierz mi, braciszku, jestem tym ekspertem. Więc patrz i ucz się. I nie zapominaj o zbieraniu jedzonka. Wiem. Mówiłeś mi to już setki razy. Tak. No to chodź za mną. Dobra.
Dziękuję. Świetnie! Aha, czyli trochę rozwijamy też postać, bo mamy coraz więcej życia zależnie od tego, jak nam chyba, nie wiem, czy dobrze pójdzie, czy po prostu za poziom. Teraz mamy połówkę. Dlaczego znów tu wróciłeś? Potrzebuję twojej pomocy. W czym? To książka kucharska Augusta Gusto, mojego ulubionego szefa kuchni. Są w niej takie rzeczy, że ślinka cieknie. Ojej, Remi. Nie wiedziałem, że potrafisz czytać. Chodźmy, zdobędziemy ją i później wszystko ci opowiem. Tatku? Ratuj się, kto może! Wszyscy zginiemy! No, nieźle. Ci na jakiejś beczce płyną. No, zaczęła się akcja. No. Aha, i teraz mi ujęło życia. Trzeba uważać, bo... Aha, i ser przywraca nam życie. No ciekawa, ciekawa. Gra jak na tamte czasy naprawdę grywalna. Naprawdę fajnie się gra. Trochę dziwne, że ten piorun tak nawala w te drzewa, ale to wiadomo, to gra. No i jeszcze na dodatek bajka o szczurach. Thank you.
Jak na pierwszy poziom po samouczku, to nie taki trudny znowu, chociaż trochę trzeba się tu nawiosłować. No kurde, prawie... O! Całkiem długi poziom. No, dalej. Jest. Ten na tej książce kucharskiej, nie? I popłynął w złą stronę. Ale ostro ciągnie książkę za sobą. Co ty? Co jest grane? Excusez-moi, jestem szefem kuchni, Auguste Gusteau. Ja wiem, kim jesteś. Cisza i spójrz. A więc, mon ami, rozpoznajesz to miejsce? To chyba jest... Mów. Paryż. Tak. Przyprowadziłeś mnie tutaj? Dlaczego? Czy nie jesteś tylko moim urojeniem? Oui, jestem twoim urojeniem. Ale natchnienie może spłynąć na każdego. Zwłaszcza szefów kuchni. Krytycy zdegradowali moją restaurację z 5 gwiazdek do 4. Wierzę, że ty, mon petit ami, pomożesz mi odzyskać tę gwiazdkę. Uratować restaurację Gusteau? Chyba sobie poradzę. Jest, mamy ukończoną misję. Jedną, więc jeszcze jedna misyjka i będzie koniec w tym odcinku. Ale fajnie się gra, naprawdę, jak na taką platformówkę, naprawdę się fajnie gra. Czas wracać do pracy. A nie będę jakiegoś zbieractwa. Dobra. Śmiesznie to trochę ta perspektywa z widoku szczura, ale właśnie to jest fajne też. Aha, na tym się wybijamy, dobra. Nie, a tam można wyskoczyć? Można. Dobra, idziemy dalej. To już są takie normalne poziomy, więc tu już podpowiedzi widzę nie ma za dużo, pomijając wyjaśnienie jakiejś sytuacji, więc trzeba sobie radzić samemu. Dobra, sprawdźmy. Aha, tu jest dziurka, dobra, nie zauważyłem. Ten
Tędy nie przejdzie? Nie, ale tam fajnie pokazali te samochody. No naprawdę, gra jak na tamte lata. To prawda, wiadomo, grał na maksymalnych detalach wysokiej rozdzielczości, dość jak na tamte lata to bardzo wysokiej. Ale mimo wszystko graficznie się trzyma, uważam, bardzo fajnie, warto zagrania nawet dzisiaj. Tam ktoś wierci. Bardzo, bardzo fajnie to rozwiązali. Nie jest gra na odwal się zrobiona, że tak się wyrażę. Idziemy chyba do tej restauracji Gusto. Dużo tutaj też tych serów jest, więc nawet jakby komuś tak nie szło jak mi dobrze, to sobie poradzi, bo... Panuje nad nim żaden problem. A tu co? Chyba salon gier, chyba jakiś automat tam jest. Pokój dziecka, dziecko nawet płacze. Bardzo, bardzo ciekawie. No i jest. I tutaj będzie koniec zaraz odcinka. Po tym oczywiście po tym demku. I wpadł do restauracji. Przygotuj zupę zgodnie ze wskazówkami Remiego. Każdy składnik przypisany jest do przycisku. Dobra, jeszcze to zrobimy przed końcem odcinka. Naciśnij wyświetlony na ekranie przycisk zgodnie z sugestią Remiego. Ciekawe. Najciekawsze jest to, że te obrazki są, mają gorszą jakość niż ten, nie? Niż grafika. Ale ugotował zupę pyszną. No i dobrze, no i tutaj będzie zapis. Tutaj zapisujemy. Zakończ grę.